Cities Skylines 2, czyli gra, w której zamienimy jedną z tych map w tętniącą życiem gigantyczną metropolię. Z bardzo dużą ilością rond. Witam imperialistów, tutaj budowniczy Lukas. Grę dostałem od Paradoxu, więc bardzo dziękuję, ale nie jest to materiał sponsorowany, nie jest też to recenzja, tylko po prostu mój gameplay, moja zabawa w tej grze. Starsi widzowie pewnie pamiętają, że kiedyś bardzo dużo grałem w Cities Skylines i dzięki tej grze poznałem moją obecną dziewczynę, więc wszystkim polecam wam tą grę jak najbardziej. Tym bardziej, że na Enebie możecie ją nabyć naprawdę dużo taniej, linki jak zwykle w opisie. Jak to się szybko wczytuje? Jesteśmy w moim kochanym Jagódkowie, tak, specjalnie nawiązanie do moich ulubionych owoców, tak nazywają to miasto. I powiem wam, że pierwsza rzecz, która już mi się rzuca w oczy, to to, że mogę oddalić kamerę na sam początek i zobaczyć to coś. Nieważne, moje budowanie Jagódkowa rozpoczynam od postawienia ronda. A w zasadzie tak realnie trochę większego ronda i powiem wam, że mega jestem zadowolony, że wreszcie dodali taki fajny panel, że nie muszę pamiętać tych wszystkich skrótów klawiszowych. Widzę wszystkie miary, wszystkie kąty od razu, wiem, że poprzednio były do tego mody potrzebne, ale teraz już nie potrzebuję tych wszystkich modów. I zbudowanie takiego trójpasmowego ronda zajmuje mi obecnie kilka sekund, a wcześniej to było wyznaczanie kwadratu i połączenie tego wszystkiego. Wow, jakie to jest teraz zmiana już na duży, duży plus. Ale mogę zostawić jeszcze więcej rond. Ronda w rondzie i z rondami. A zrobienie takich teraz półokrągłych dzielnic jest niesamowicie łatwe. Dosłownie zajęło mi to jakieś 3 minuty. Wow. Wiem, że to się podniecam bardzo takim czymś, ale wiecie, jakie to było wcześniej upierdliwe? Ile ja często musiałem siedzieć pół godziny nad zrobieniem takiego wycinka bez modów. Tak, potem weszły mody, ale bez modów to była masakra zrobić coś takiego. Teraz tylko już wyznaczmy dzielnicę. Tutaj jest mieszkalna o takim małym zagęszczeniu, tylko muszę ją lekko poprawić, bo jak widzicie dodałem takie jeszcze drogi poprzeczne. A tutaj zrobimy taką standardową dzielnicę przemysłową, bez udziwnień. I wiecie, co jest najlepsze? Teraz możemy zrobić od razu całą siatkę. Zobaczcie, zaznaczamy, tak, i mamy automat. Wow! Chociaż czasem na prostym się coś baguje. Nie wiem czemu. I nie mogę postawić ulicy. I tutaj tak totalnie z boku zrobimy strefę przemysłową. Jeżeli ci teraz podłączę do prądu i do gazu i do wszystkiego i do wody, to teraz bardzo fajnym opcją jest to, że możemy importować energię na początku. No i jeżeli uznajemy, że nas nie stać na tą elektrownię, bo tutaj patrzcie, jakie są wysokie koszty utrzymania. 70 tysięcy miesięcznie. I jest to naprawdę sporo. Nasz budżet w tym momencie wynosił początkowo 500 tysięcy. Już mam go dużo mniej. Ale dobra. Więc na początku, póki nasze miasto jest dość małe, opłaca się tą energię importować do naszego miasta, tylko potrzebujemy stacji transformatorowej, żeby zamienić prąd o wysokim napięciu w ten prąd o niskim napięciu. Bardzo fajne, że tak to działa wszystko. I gdzieś drugą stację damy sobie, o, tutaj. Cyk. I cyk. I powiem wam, że to wygląda jak stacja obok mnie. Naprawdę, ja mam taką stację transformatorową obok siebie i to dokładnie tak samo wygląda. Wow, będę miał raka. Jeżeli idzie o wodę, to znowu nie musimy budować żadnych rur dodatkowych. No prawie, bo zobaczcie, wszystko nam się pod drogami robi automatycznie i automatycznie nam się rozprzestrzeni, jak tylko pojawią się domy w okolicy. No ale wciąż musimy zrobić przepompownię, która będzie nam brała czystą wodę z rzeki dla naszych mieszkańców, jak i musimy zrobić odpływ ścieków. I pamiętajcie, nie chcemy umieszczać odpływu zgodnie z kierunkiem biegu rzeki wyżej niż jest nasz dopływ wody, bo wtedy, można powiedzieć, będziemy pilić własną kupę. Nie chcemy tego zrobić, więc umieszczamy go dużo niżej. O, i przy okazji właśnie odblokowałem pierwszy kamień milowy. Bardzo fajnie, ale o tym później. Podłączamy kupę i podłączamy wodę. I nasze miasto w zasadzie może w tym momencie zacząć rosnąć naszej jagódkowo. Ja, pierwsze żurawie na budowach się pojawiają. No, osiągnęliśmy już kamień milowy małej wioski i teraz to właśnie jakoś zmienili ten cały system, że nasze miasto powolutku sobie leveluje i za to wszystko dostajemy właśnie nowe zezwolenia na ekspansję, dużo pieniążków oraz, co ważniejsze, punkty rozwoju. A rozwój polega na tym, że levelujemy takie ścieżki, które dają nam infrastrukturę dla naszego miasta, w zasadzie każdego rodzaju, z tego co tutaj widzicie. I teraz pytanie, czy ja mogę wszystko odblokować, czy nie? Zobaczymy. Megalopolis? Myślę, że raczej tak, patrząc na te punkty. A samą mapę teraz się trochę inaczej odblokowuje, to jest cały taki jeden obszar, nie wiem, czy on jest większy, czy mniejszy od tego, co było w jedynce, no ale na pewno te kwadraty, które wykupujemy, są mniejsze, w zasadzie wcześniej chyba takie obszary, które są 3x3, wykupywaliśmy naraz, a teraz no mogę wykupić o, w ten sposób i tak dalej, gdzie tutaj mam informację, co się znajduje na tym terytorium. Na razie jeszcze tego robić nie będę. Plum, 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 kupa sobie wesoło leci. Ale na razie ta woda jakaś taka krystalicznie czysta. No chyba się jeszcze zdrowo odżywiamy. No i ciekawe, jest pora roku, okej. Okay. Rezydencja Gwiazd Popu, dostępny jest nowy budynek. Budynki specjalne,
A, bo my teraz mamy rzeczywiście style, totalnie o tym zapomniałem. Europejski oraz amerykański i w dowolnym momencie możemy je zmieniać. Czyli na przykład zrobić sobie jedną dzielnicę w stylu europejskim, drugą dzielnicę w stylu amerykańskim. Na razie lecę w stylu popu, gwiazdy popu. I w zasadzie taka rezydencja liczy się jako normalne mieszkanie z tego co widzę, tylko podnosi poziom zadowolenia wszystkich dookoła żurawi, bo jeszcze mieszkańców nie mamy. Chociaż nie, pierwsi już nadciągają mieszkańcy. Pierwszy ruch się zaczyna, okej. No i w zasadzie bardzo szybko odblokujemy, zobaczcie, kolejne etapy gęstości zamieszkania. Tutaj mamy takie przedmieścia, europejskie domy małej gęstości. Następnie mamy jakieś takie szeregowce, to już będą chyba bloki te o średniej. Więc na razie zrobimy sobie też szeregowce. O, myślę, że gdzieś tutaj z tyłu. Ja, dobra, no tutaj musieliśmy zrobić już tak trochę podniesioną tą ulicę. Wybaczcie, ale totalnie jeszcze nie ogarniam, jak te narzędzia terenu działają, więc się jeszcze nimi nie bawiłem. Dobra, czas zbudować naszą służbę zdrowia. W zasadzie to i służby zdrowia, i cmentarze. I to, co mega mi się teraz podoba w tych wszystkich budynkach użyteczności publicznej i zresztą innych też również, to, że możemy je rozbudowywać, ulepszać po prostu. Mega to jest fajne. O kurka, ten cmentarz jest dużo większy niż myślałem. Gdzie go zmieszczę? No i pięknie, moi obywatele będą mieli takie piękne działki z widokiem na te wszystkie kominy. No jakby to powiedzieć, na razie dużo tracimy miesięcznie, bardzo dużo, ale spoko, kiedyś na pewno zacznę zarabiać pożyczki, w razie czego też mam. A te domki to patrzcie, naprawdę europejsko się prezentują, są panele słoneczne na dachach. Wow, proekologicznie. Tu rozpoczyna się nasza strefa komercyjna i rzeczywiście to wszystko wygląda jakieś Lidly, stacje benzynowe i tak dalej. Szeregowce jakoś tak dziwnie dla mnie wyglądają, przynajmniej na ten moment. Może jak będzie ich więcej, to będą lepiej wyglądały. Nasze miasto nocą, nawet oświetlone. Ludzie mają prąd, tyle dobrego. I co, może mogę im zajrzeć do domu, zobaczyć co tutaj robią? Hehehe, stalking. Osiągnęliśmy trzeci kamień milowy i to odblokowało nam już wyspecjalizowany przemysł. Na ten moment mogę hodować kurczaki i to chyba tutaj jest dobrze, bo tak mi się coś poświetla. I mogę kopać kamienie i to jest tutaj. Więc może zbudujemy te dwa przemysły i zobaczymy, co z czym się je. Chociaż tutaj tak średnio, bo tu miało być dalsza ekspansja miasta. No ale cóż, najwyżej później się zburzy. Dobra, pomiędzy strefą komercyjną, a zwykłą naszą strefą mieszkaniową, zróbmy taki duży pas zieleni. A pieniądze lecą, pieniądze lecą. Ej, powiem wam, przestaję się dziwić, że w Łodzi jedno takie drzewo kosztowało 150 tysięcy. Tutaj jest podobnie. Wow, jak zaczyna to wyjebiście wyglądać. Mega mi się to podoba. Ale widzę, że tu już droga jest po prostu za mała. Za mała przepustowość tego. Więc trzeba o tym pomyśleć następnym razem. Dobra, to może zajmiemy się farmami w pierwszej kolejności, bo tutaj i tak nic nie planowałem budować. No i rozpoczniemy od właśnie, o czekajcie, to jest produkcja, 14 ton na miesiąc i co, to jest jakoś tak, nie wpływa nic na to. Okej, okay. I co ja teraz stawiam? Surowce do wydobycia, ciekawe jakie kury mi tu będzie wydobywało. Co to są za kury w ogóle jakieś podziemne? Ale czekajcie, mogę to cofnąć? Tak, mogę cofnąć, bo tutaj, o, możemy to zrobić bliżej drogi. Pięknie. I mamy gospodarstwo rolne. Ej, fajnie to wygląda. Zatrudnia mi tylko 24 pracowników? Okej, w moim mieście brakuje pustych budynków, stacji benzynowych. Myślę, że tutaj Orlen by miał coś do powiedzenia. I niezajętych budynków przemysłowych. Ej, ale czy ja mam jakikolwiek wpływ na to, co mi się tutaj zbuduje? Czy to będzie stacja benzynowa, czy nie? Dobre pytanie, bo tu nie widzę żadnej specjalizacji. Nic. Nul. Aha, liczba zatrudnionych mi się zwiększa, bo tutaj pojawiają się farmy w farmach. Jeszcze w kolejnych farmach. Z wyższy poziom incepcji. Auuu, i patrzcie, teraz poziomy zależą od tego, ile pieniędzy zostaje w kieszeni naszych mieszkańców. O kurka, to trochę to się zmieniło. Już nie od jakości ziemi chyba tylko to zależy. A na cmentarzu mamy 31 zmarłych już. Postawiłem też taką fajną szkołę tutaj, widzicie, w stylu europejskim. Chyba niemieckim bardziej. Ale mają boisko. Ej, to miało być boisko. A to jest plac zabaw przy szkole. Oszukali mnie. I mam wrażenie, że jakoś mi wszystko wyszło na odwrót, że to gęste zaludnienie powinno być bliżej centrum, a dalej centrum powinno być przecież przedmieścia, prawda? Ale wyszło mi jak zwykle źle. To się najwyżej podmieni. O, już prawie, zobaczcie, już prawie zarabiam. Do dalszych moich planów będę potrzebował mieć węzły drogowe, a w zasadzie autostrady, więc zobaczymy. Odblokujmy coś tutaj. O, tu klikamy. Ale jak to nie mam dość punktów? O nie, jeden. Ile tych rodzajów autostrad tu jest? Ej, i są jakieś gotowce również. O, przyda mnie się to. Możemy też się bawić dosłownie każdym pasem ruchu? O nie, olbrzymia wioska. OMG, zobaczcie na te gotowce. Kiedyś zrobienie tego to była jakaś masakra. I to się chyba dostosowuje teraz do poziomu terenu.
Ja to mogę tu wszędzie postawić. Prawie wszędzie. No nie ukrywam, nawet dopasowywanie tutaj jest takie dość fajne tego. Można to zrobić wszystko na oko i to chyba nawet wygląda, nie? Ha? O nie, krzywo jednak. Nie wierzę, nawet wszystko mi wyszło pod dobrymi kątami. Wow. Tylko panie, coś tu rondo nie pasuje. No więc tak. Rondo po prostu przestaje istnieć w tym momencie. Całe oczywiście kasujemy, bo nie może tu zostać. I niestety te zakłady też znikają. Co wam to przypomina? Miecz zboczeńcy, to jest miecz! Patrzcie, jak nawalam miasto. Ciekawą też rzecz teraz zauważyłem przy ulepszaniu dróg. Mega dobre rozwiązanie, zobaczcie. Tutaj zrobiłem sobie sześciopasmówkę i teraz mogę ją z powrotem zrobić na przykład dwupasmówkę i zobaczcie. Cyk, mamy krzywo. I możemy znowu zrobić na sześciopasmówkę. Możemy to przesunąć. To jest mega mocny feature. Zwłaszcza jeżeli na przykład mamy jakieś budynki, których nie chcemy burzyć i tak dalej. Mega fajne. Zobaczcie, teraz wymyślili coś takiego jak robienie dwóch dróg równoległych naraz. To prawda, na razie mi to nie wyszło, ale to jest takie mega ułatwienie do zabawy. Wow. No i troszeczkę lepiej to wygląda. Bliżej centrum są właśnie te budynki teraz w większym zagęszczeniu, tylko zmieniłem to już na takie europejskie małe bloki mieszkalne. Co prawda mam też takie większe, ale myślę, że to zrobimy w nowej dzielnicy, żeby zobaczyć sobie i porównać, jak to wygląda. Tym bardziej, że widzę, że mam właśnie teraz gigantyczne na nie zapotrzebowanie. Rozbudowałem dalej naszą dzielnicę przemysłową. Jak widzicie, zmieniłem też siatkę, żeby tutaj było mniej gęsto, jeżeli idzie o drogi. I zostawię też tutaj przejście, żeby za jakiś czas zrobić tutaj podłączenie do, nie wiem, linii kolejowej, jakkolwiek się to robi obecnie, bo to jest zwykła droga. Ewentualnie zrobimy tutaj podłączenie do autostrady za jakiś czas. A sobie teraz dokupmy tutaj dalsze siatki. I w zasadzie zrobimy odbicie bliźniacze naszego miasta. W sumie nie zwróciłem uwagi, jakie tam surowce były, nieważne. To, co jest ważne, to to, że nam światło wali po oczach, bo właśnie robi się noc. Och, nienawidzę budować w nocy. Ale potem miasto fajnie wygląda. Więc na razie pozwolę sobie wyłączyć tryb dnia i nocy, bo to niestety spowolni mi trochę budowanie. Widzicie? Nagle stała się jasność. Ten moment, kiedy wiesz, że inżynier za mało zarabia. Coś to jest nie tak? Nieważne. Ważne, żeby to wyglądało naprawione idealnie. Chociaż ciekawie jest, czy jest opcja kopiowania całych takich rzeczy tutaj. Nie ukrywam, w moim wypadku bardzo by się przydało. No, wygląda to całkiem, całkiem nieźle. Jeszcze tylko musimy ronda dodać, bo oczywiście ich nigdy za dużo w moim mieście. To nie może się dobrze skończyć, ale nieważne, to jest moje miasto. Wszyscy lubimy ronda przecież. Mogę dodawać ronda na prostej drodze? O nie. Nie. W sumie to moje miasto powinno nazywać się rondowo albo kółko. No i tutaj zróbmy już bloki o tym największym zagęszczeniu. Ciekaw jestem, co mi z tego wyjdzie. W tym pięknym niegdyś lesie powstanie bardzo fajne blokowisko. Ale kpina, czemu autostrady nie mają kanalizacji pod sobą? Ja tego nie rozumiem. I musiałem teraz przez środek miasta takie słupy pociągnąć. Ej, coś mi tu rzuca cień. Naprawdę? Czas przywrócić znowu nasze rolnictwo. Tylko tym razem, o, zobaczcie, mamy uprawy zboża, mamy hodowlę zwierząt, więc zrobimy dwie takie duże hodowle obok siebie i zobaczymy, co jest wydajniejsze, co daje więcej hajsu. Nie wiem, jak to sprawdzić, ale nieważne. Na razie jest 0 kg, teraz o, już w jakichś tonach jest to liczone. I dookoła naszego tutaj. O, pięknie. To tu postawił autostradę, no nie wiem, co za typ to planował. Nieważne. Jak wybije się pierwsza fa... Ej, to wygląda tak samo. Ja tu zrobiłem kurczakownię? Chyba nie. Nie, nie zrobiłem, dobra. A teraz kurczaki będą tu. Mam nadzieję, że nie będą się strzelali przez ten płot. A tym razem mi się ładnie udało zrobić. I naprawdę mega mi się podoba, że to zrobili w ten sposób, bo to wtedy bardzo ładnie wygląda, jak są takie farmy w ten sposób, niż to, co było w poprzedniej wersji. I też zobaczyłem, że mam tartak, leśnictwo. Zobaczymy, co będzie nam robiło w okolicy. Tu? Gdzie mam to kliknąć? A tutaj coś takiego jest. Ha, nieważne. 22 drwali będziemy mieli. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Oczywiście ta ulica tutaj to jest tak totalnie roboczo. Zobaczymy, czy będzie trzeba zrobić jakieś osobne podłączenie do autostrady, czy jednak nie. Czekajcie, zobaczcie, że teraz chyba aż tak dużo nam te centra nie wytwarzają hałasu. Ej, to może zrobić teraz takie mieszane się dzielnice powinno. Tu nawet coś takiego jest jak mieszana dzielnica. A ja teraz zajmę się zajezdniami. Zobaczymy, jak one tutaj działają na razie w tej grze. Poprzednio było to dość intuicyjne. Co to jest? Europejska wiata autobusowa, europejskie oznaczenie przystanku autobusowego, wiaty właśnie poróbmy. Okej, jakąś linię wytyczyłem, tylko teraz jak się je tutaj edytuje? Na przykład przypisuję jakieś autobusy.
Nieważne, chyba po prostu zaczęły jeździć. I edycja jest znacznie lepsza niż poprzednio, bo w poprzedniej wersji musiałbym skasować całą ścieżkę i wyznaczyć ją od nowa. A tutaj po prostu doczepiam do przystanku. Super. Patrzcie na tych biedaków, nie mają na własny samochód. Chociaż się nie dziwię, bo temu panu to aż nogi wtopiło w siedzenie. Dobra, stworzyłem coś takiego też jak dzielnica, która pokazuje mi teraz, ile tu jest mieszkańców, ile mają gospodarstw. Coś mogę też tutaj robić w tej dzielnicy, ale niestety odklikałem przez przypadek samouczek, więc nic nie wiem, co mogę tu robić. Ej, co to są taksy? Gdzie je mogę robić? Ale jak to wypadek drogowy? Wo? Ale nie wiem, gdzie się to wydarzyło. Nie wiem, nie widzę nigdzie żadnego znaczka wypadku. Aha, poza moim miastem. Okej, nie mój problem. Ej, czemu mój radiowóz musi jechać do tego wypadku z mojego miasta? O co tu chodzi? Wreszcie zarabiam. Jej, mam złoża węgla, które są idealnie tam, gdzie nie powinny być. Och, naprawdę. No dobra, no to przynajmniej tutaj zróbmy piękną śląską kopalnię. Może kiedyś nasze miasto pójdzie dalej w rozwoju w tym miejscu. Zobaczymy, co wtedy się wydarzy. A na razie jak najbardziej naszą kopalnię możemy tutaj umieścić. Czyli to będzie gdzieś tu. Okej, okay. Co to takie dziwne się rzeczy robią? Halo? Dobra, kopalnia stoi. Teraz zaznaczmy, że ma to wszystko tutaj wydobywać. I to jest 300 ton. Ej, to tak 300 ton to tak chyba to jest jeden transport, nie? To nie są jakieś giga złoża. Ale to wygląda. What the fuck? Okej. Okay. To zmienia trochę postać rzeczy. Przecież to jest wielkość bloku. Ej, serio, te maszyny są takie duże? Wow. Ja bym się bał, jakbym tu mieszkał. I 67 osób znajduje tutaj zatrudnienie. I potrzebujemy niewykształconych i słabo wykształconych. Okej. Okay. No, moja podstawówka chyba daje radę. Ej, i teraz mogę przypisać, że ta szkoła obsługuje tą dzielnicę. Ale mega. I tak mogę zrobić z każdym innym budynkiem usługowym. Mega rozwiązanie. I pojawiły mi się bloki mieszkalne ze strefą komercyjną. Wiecie co? Ja to przetestuję. Możliwe, że tutaj, o, wymieńmy te miejsca i zobaczymy, jak to działa. Aha, chyba było zapotrzebowanie spore na to. Ej, zobacz, jak fajnie to wygląda. Sklepy na dole, mieszkania u góry. Wow. Zapotrzebowanie na mieszkanie wynika z dostępnych miejsc pracy w mieście. No to przydałoby się jeszcze mi powiedzieć, do jakiej pracy potrzebujemy osoby zamieszkujące małe zagęszczenie. Powiem szczerze, mega mi to ciekawi, bo tu, jak klikam na strefę, nie wiem, przemysłową, pracownicy zwykli, o, potrzebuję wykształconych, to może czas zainwestować w szkołę średnią? Jest ona dość duża, więc chyba ją postawię obok cmentarza. Co jak co, ale perspektywę na przyszłość to oni mają. Nie wiem, to spróbuję sobie zaryzykować i na przykład, o, tutaj przy tych miejscach porobić taką zwykłą strefę mieszkalną. Zobaczymy, z czym to się je, czy to w ogóle tutaj pasuje, czy jednak nie zostanie. Zobaczymy, najwyżej to skasuje wszystko, bo ewidentnie miejsca pracy są, ale brakuje pracowników i brakuje mi tych niewykształconych. Aha, że tu jest duże zagrożenie hałasem. To źle. A kurki? Są cichsze. Ale powiem wam szczerze, że raz przyjeżdżałem obok takiej fermy kur i ja na pewno nie chciałbym tam mieszkać. Tam tak! Że nie dało się wytrzymać. Pożar. Pierwszy pożar w mieście. Naprawdę, dość późno. To jest straż pożarna? Nie. Ej, w ogóle mam straż pożarną? No jest. I chyba jedzie. Zobaczmy ją w akcji. Yeah. Ale skład drewna. A to by się fajczyło dopiero, co nie? Teraz jedziemy tu i jedziemy. Kiedyś dało się taki zrobić widok z pierwszej osoby. Nie wiem, czy się nadal tak da. Wjeżdża na teren? I gasi? Wow. Ale nie widać animacji gaszenia. To tak słabo nawet. Aha, to był chyba skład węgla, nie? Co tu było? Tak, skład drewna tu był. Ej, zobaczcie, jak ty przez mieście tutaj epicko wyglądasz. Wyglądają. Każdy dom klonem każdego. I ten jeden szeregowiec mi się tu zapodział. What the fuck? Ej, ale ładny jest. Kurde, mieszkałbym w czymś takim. Totalnie nie ogarniam, dlaczego część osób mieszka w przedmieściach. Czy o to chodzi, że oni są, nie wiem, zamożniejsi i dzięki temu... Nie, wykształcenie podstawowe. Wykształcenie podstawowe, nie? Nie wiem. Ej, podatki mogę zwiększać. Super. Z całym podziałem? Dawać mi więcej. Nie no, zbijam się. W Cityzach zawsze najbardziej optymalne było siedzenie wcześniej na 11%. Nie wiem, czy tak jest nadal. O nie, bo szczęście mi spada. To tak, to nie. Co to jest brak rozrywek? Da się jakoś to sprawdzić? Teraz skapnąłem się, że nie wydaje nic na śmieci. A to miasto powinno tonąć w śmieciach. Ej, i widzę, co potrzebuje moje miasto. Zobaczcie. Widzę, że produkuje węgiel, mam nadwyżkę i tak dalej. Brakuje mi marchewek i wszystkie importuję. One pochodzą z rolnictwa. Aha! Uprawa warzyw. To jest daleko. No dobra, no to marchewki tutaj będziemy produkowali. Ej, naprawdę to zacnie wygląda. Takie placki tutaj, a tutaj jest nasze miasto. Fajnie to wygląda, mega mi się podoba. A jak wam się podoba na razie ta gra? Dajcie mi znać koniecznie w komentarzu, czy chcecie jeszcze jakiś kolejny odcinek z tej gry. Ulica Urocza w gruzach. No. No i dobra, zwiększamy produkcję marchewek. Zostało mi teraz produkować rudy metali.
Jeszcze nie mogę. Dobra, jak wygląda nasza wioska, że tak powiem? Mamy teraz większe zatrudnienie? Tak, mamy większe zatrudnienie ludzi. To może o to chodziło, że nie wiem, za daleko byli? No tak chillowo, spokojnie, nic się tu nie dzieje zbytnio. W poprzedniej części gry to były takie traktory jeżdżące, ciężarówki jeżdżące wszędzie z tych stref przemysłowych. A tutaj nic, samych lokalsów widzę. Wy sobie jaja robicie, że ja mam ręcznie umieszczać skrzynki pocztowe? Że to powinno być generyczne w każdym bloku. Dobra, dajmy urząd pocztowy. Może teraz tej dzielnicy, która się dopiero buduje. Zapotrzebowanie na pocztę jest chyba duże, tak mi się wydaje. Ale nie musimy tego jakoś gęsto robić. Wystarczy, że się chyba ulica nam zapali na zielono. Tak, to tak działa. Okej. Ej, możemy stawiać maszty 5G. No dobra, trochę poszerzyłem moją sferę przemysłową. No na razie jeszcze nie ogarniam transportu, więc ewentualnie będę wszystko wyburzał. Ha, 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 jak zwykle. Aha, zobaczcie, są warunki. To wszystko ulicami teraz porobione. Jak jest zielona ulica, to znaczy, że spokojnie możemy tam budować te strefy. Jeżeli czerwona, to nie możemy tych stref tam budować. Aha, ciekawe. No dobra, robimy bardzo dużo tych stref. Bardzo dużo. No, jesteśmy już rozwijającym się miasteczkiem. Bardzo dobrze. Co prawda dużo nam to nie daje, bo tylko jakieś uprawy rolnicze, zakaz ciężkiego ruchu, nie mam zamiaru go wprowadzać. Musimy mieć wydobycie i potem duże miasto, europejskie domy o dużej gęstości zaludnienia. Czekaj, czekaj, co? Okej, ja potrzebuję wielkie miasteczko i to wprowadzić jak najszybciej. Co tu są autostrady dużych prędkości? Są małych prędkości autostrady? W sumie większość rzeczy, zobaczcie, odblokujemy tak naprawdę w dużym mieście. Potem już tak tylko dostajemy kamienie milowe i pożyczki. Dobra, importuję teraz już za 141 tysięcy prąd. To może warto go zacząć wytwarzać samemu? Zobaczmy. Tylko chciałbym wiedzieć, jakie mam zużycie. Okej, zużycie mam prawie 30. To produkuje 20. Dobra, gazowych to my nie chcemy, nie będziemy importowali gazu, ale elektrownię węglową, jakąś taką nowoczesną, to sobie postawimy, nie? Okej, nie postawimy. Po pierwsze, kosztuje to majątek, po drugie, dostaje 10 razy więcej energii niż potrzebuje. O kurka, czyli małą elektrownię węglową sobie zrobimy, a duża? O, jakie to jest gigantyczne! No dobra, najpierw postawimy małą, obok w sumie naszej kopalni, nie? By wypadało postawić, bo mi się zachciało robić... Nie, to nie jest kopalnia, gdzie jest kopalnia? Tam jest kopalnia. Nie, bo na logikę tak to powinno działać. Że kopalnia jest obok, to węgiel szybko dostarczy i wybudujmy dwie elektrownie, to nam da łącznie 140 tysięcy, czyli tyle, co teraz płacę za ten prąd. Ale jak to muszę to podłączyć? Naprawdę mam ciągnąć kable stamtąd? Dobra, zróbmy sobie ładne takie widoki przez środek miasta, myślę, że to będzie spoko przeciągnąć takie kable, nie? Fajnie, nie? Wszystko spoko. Jak buchnęły od razu te elektrownie. Yeah! Pięknie! Och, to czyste powietrze. Ej, i wychodzę na plus. Sprzedaję teraz to. Dzięki temu mój budżet wychodzi sporo już na plus. 60 tysięcy tak stale mamy. Spójrzmy na ruch w moim mieście. Nie widzę, żeby był jakiś taki bardzo zakorkowany, więc chyba wiecie, to wszystko działa jak na razie. Dlatego brakuje mi klientów, nie wiem czemu, ale nie ogarniam. Okej, okazało się, że mam bardzo duże zapotrzebowanie na parki. Teraz dopiero to zauważyłem. Ups. Chyba trzeba rozwiązać ten problem. I mam trochę tych parków jeszcze do odblokowania. I te duże parki to takie nie za duże są. Okej, no dobra, ten większy. Ale ten znowu mniejszy. Jakie malutkie to. No ciężko byłoby mi tak duży park wkomponować w moje miasto, więc na razie są tak na obrzeżach, a potem to zobaczymy, co ja z tym zrobię, bo dość kiczowato to wygląda. Dobra, ewidentnie potrzebuję dalej rozbudować moje strefy i myślę, że pójdziemy tutaj już w kierunku, nie wiem, może wody, może jakiś transport morski uda nam się odblokować, coś z tym porobić, pobawić się. Zobaczymy to. Więc kupmy następujące strefy, o, może nawet i tak, dla bezpieczeństwa. Tak miałem ich sporo. To, co mnie ciekawi, to zobaczcie, wszedłem właśnie na recykling i naprawdę nie mam żadnego problemu ze śmieciami. Wprowadzę im opłaty za parkowanie na poboczu, progi zwalniające, tak, też wkurzyjmy kierowców. Recykling, nie ma z tym problemu. Świadomość, zużycie energii, raczej nie. Ciekawe, czy się pojawiły jakieś progi zwalniające. Widzicie tu gdzieś? Fajnie było, jakby się tak realnie pojawiały, ale tu nic takiego nie widzę. A skąd ja mam jakieś dotacje rządowe? Aha, muszę konkretny autobus kliknąć, żeby dowiedzieć się, na jakiej trasie jeździ i jakie ma obciążenie. Okej, trochę upierdliwe, wolałem poprzedni sposób. Żeby te linie jakoś, chyba że się da jakoś znaleźć te linie, czekajcie. Bo to nie jest linia, to są pojazdy w użyciu. Aha, to jest cała zakładka transportu publicznego. Nie, no dobra, nie ma jakiegoś dużego obciążenia. No to nadszedł czas na wielką przebudowę tego węzła tutaj. Będziemy teraz cały przemysł umieszczali w tym regionie i pobawi się też w jakieś, nie wiem, zabawy, wyrównanie terenu, ale może być ciekawie. Zawsze było kłopotliwe dla mnie. Ej, to mnie w ogóle pieniędzy nie kosztuje. What the fuck? Okej, to jest tu. Nie, nie w tą stronę! Czemu to tak się dzieje? Halo, równaj się. Wow, może coś włączyłem przez przypadek takiego, że mam za darmo budowę tego, ale nie powinno tak być. Nie powinno.
powinno tak być. Chociaż może gdybym wiedział wcześniej, to bym zrobił bardziej okrągłe miasto. O nie. No to w poprzedniej grze było bardzo drogie to równanie terenu i zabawa terenem. To możliwe, że teraz zrobili to takie darmowe. Ewentualnie może jest jakiś tryb na tą budowę, że się za nią płaci. Okej. Ale se klify odwaliłem. Ale węzeł se walnąłem. Będzie. Ciężko to wszystko dopasować w sumie. Ja se robicie. Mogę zrobić ronda na autostradzie? Nie. Wiecie co? Ja się właśnie skaptałem, że nie mam bramek wjazdowych do miasta. Ale jak to? Przecież to dodatkowe źródło pieniędzy. Czemu mi ludzie za to nie płacą? No i pięknie już. Patrzcie, nauczyłem się podłączać autostrady. Ładnie to wygląda. Tu się pojawia trzeci pas znikąd. Chciałbym wiedzieć, co zrobi ta osoba, która będzie na tym pasie. No dobra, wiem, że zjedzie na ten. Nieważne. Boże, jakie to jest łatwe. Cyk, jedno i mamy całą nową dzielnicę wymyśloną, zrobioną. Co tu jest za zasób? A, wody gruntowe, olać to. Nikt się przecież tym nie zatruje, prawda? Ups, w wyniku zbudowania nagle całej nowej autostrady doszło do małego wypadku. Byliśmy pijani, jak to projektowaliśmy chyba, no ale nieważne. Uhuhu, specjalny nowy budynek. Ej, są specjalne budynki dla strefy O kurde! I dlatego też jest specjalny budynek. Miejska willa, atrakcyjność, całe miasto, koszt importu, całe miasto. Ej, tu daje nam takie bonusy dla całego miasta? No dobra, to ten zakład chemiczny sobie, o, tutaj zbuduje. Pięknie. Pięknie on się prezentuje, prawda? Taki wyjebiście duży. Ma tą specjalną willę. Advertise here. Poprosimy reklamę tutaj. Mogę kupić jakąś reklamę? Fajny byłby to motyw, byśmy mogli jakąś tutaj reklamę dać. Ale strasznie tych domków jednorodzinnych dużo potrzebuje. Mija to fakt, że fajnie wyglądają, jak już jest ich tak dużo więcej. Ja to chyba miałem mieć jakiś przejazd, tak mi się wydaje. Okej, coś czego chyba nie było wcześniej, że do zarządzania naszymi parkami potrzebujemy zarządu parków. Osiedle, stara fabryka. Okej, ale nie to chciałem zrobić. Chciałem zrobić tutaj taki ślaczek, bo zobaczyłem, że mamy możliwość wydobycia żelaza albo znowu, niestety na drodze, gdzie będziemy dalej prowadzić naszą ekspansję, a raczej w budowie miasta, więc tutaj nie chcę budować tej kopalni, chyba że te złoża się zmniejszają, ale nie widzę tego, więc wykupię taki ślaczek, żeby o, tu doprowadzić właśnie do, o, super, i znowu to znikło. Wiecie co, tutaj powinny być widoczne te surowce, bo tak to za bardzo nie wiem, gdzie to kupować. Tutaj się nie opyla, tak, nie kupujemy tego. Dobra, to może tyle wystarczy. No i mamy nową gigantyczną kopalnię, proszę państwa. Tym razem rudy żelaza. I za chwilę będziemy mogli też mieć również górnictwo naftowe. Co prawda nie wiem gdzie, ale będziemy mogli mieć. Droga po prostu, jak to wygląda. Mam wrażenie, że jakby Cities poszło w taką większą, dużo większą skalę budowania, przy jednoczesnym zachowaniu tego, że jeżeli chcemy się bawić te wszystkie krzaczki i takie inne rzeczy. O, zobaczcie, na przykład przy drodze mogę tutaj zrobić, że będą mieli drzewa i tu drzewa i już nie mogą zaparkować. I możemy też się bawić takie pierdółki straszne w tej grze. Stopy, skręty, wszystko. Znaczy, ja tego nie ogarniam, więc wiecie, zostawię to. Mogę walnąć jakieś przejście dla pieszych i zakorkować sobie miasto. A mogę też to wszystko usunąć, tak jak było. Znaczy, prawym klikamy chyba i wtedy to znika, tak? Halo? Tak. Znikłość, dobra. Ej, serio, ja to wrzuciłem to przejście dla pieszych i od razu korki. Co tu się dzieje? Jestem dumny z siebie, miasto zaczyna się wreszcie korkować. O to mi chodziło. No w sumie to jak tak patrząc na kolor czerwony, to tego mamy naprawdę sporo. Ups. Ej, wreszcie się zaczęło pojawiać jakieś zanieczyszczenie w wodzie. No dobra, to może kupimy jakieś oczyszczanie chemiczne, bo dość tanie jest. Ulepszymy to i jakieś dodatkowe zbiorniki na osadę, cokolwiek to robi. Halo, dzień dobry. I z tego co widzę, to moje miasto potrzebuje już uczelni wyższych, chyba pomaturalnych albo uniwersytetów, zaraz zobaczymy. Ciekawe, ten obieg badań astronomicznych zwiększa zainteresowanie studiami na uniwersytecie i zwiększa szansę studentów na zdobycie wykształcenia. Czyli co, jak mają wielką, dużą antenę, to się będą chętnie uczyli, okej. No dobra, no uniwersytety jednak nie mamy zapotrzebowania, ale potrzebuje szkoły pomaturalnej, która znowu jest bardzo duża. Wszystko jest takie gigantyczne w tej części. W sumie to miasto idzie w bardzo dziwnym kierunku, bo budowuje farmy dookoła. Farma mi znikła? Znaczy jest tu, ale jej nie ma. Co tu się wydarzyło? Widać, że ta gra ma jeszcze leciutkie problemy. Mam nadzieję, że to poprawią na dzień premiery, bo nie ukrywam, czasem to bywa irytujące. Zwłaszcza jak są takie upierdliwe rzeczy jak tutaj, że trzeba było wyznaczyć tą farmę, no, gdzie ona nie zawsze po prostu da się fajnie wyznaczyć, a potem ci farma znika. Tym razem jest. Ten most jakoś teraz się dziwnie buduje. Wcześniej były takie logiczniejsze. What the fuck? Co tu się dzieje? Patrzcie, ten most próbuje być pofalowany. Nieważne, to jest takie nawet śmieszne, że próbuje przejść nad liniami wysokiego napięcia. Ale muszę przyznać, że jakoś to ładniej wszystko wygląda. Oprócz tych cieni, one jakoś brzydko wyglądają. Ale cała reszta taka bardziej realistyczna mi się wydaje. Ej, i to miasto, zobaczcie teraz, kurde. Ej, mam tryb fotograficzny.
Jego chyba nie było w poprzedniej części. Zobaczcie, ile tych masztów muszę nastawiać, żeby tu wszędzie było zielono w mieście, żeby wszyscy mieli dostęp do internetu i mogli oglądać mojego YouTube'a. O, macie, na tutaj zrobimy im dostęp do internetu. Wszyscy mają internet. Nie chcę wiedzieć, ile mi to kosztuje. Nieważne. Ale powinien być teraz bardziej szczęśliwy moi mieszkańcy. Jaka przestępczość? O co chodzi? Widzicie? Dacie ludziom dostęp do internetu i wzrasta przestępczość. Proste. Nieprawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa. 76%. Okej. Okay. To może pójdziemy w opiekę społeczną albo komendę policji. No pójdźmy w komendę, nie? I opiekę może też. Zobaczymy, na czym to polega w ogóle. Ile to kosztuje? Okej, okay, jeszcze zarabiam, więc jest gites. O, wreszcie są jakieś samochody dostawcze. Wreszcie są jakieś ciężarówki. Wreszcie są jakieś korki. Jej! Wow! City Skylines oficjalnie mamy pory roku. Proszę Państwa, właśnie spadł mi śnieg. Wow! Ale ta rzeka nadal jest niewidoczna. Dobrze widzę, że to jest samolot? Albo UFO? Co to jest? Nowa dzielnica. Troszeczkę nad nią siedziałem i powiem Wam szczerze, naprawdę mam dużą przyjemność zbudowania okrągłych rzeczy w tej grze. To w poprzednio nie było tak przyjemne. Zrobienie tej całej nowej dzielnicy zajęło mi jakieś 15 minut i jakiegoś tam większego błędu tu nie widzę. No dobrze, może tutaj. A jeżeli chcesz zobaczyć inną grę, która jest również mocno nastawiona na rozwój ekonomiczny i budowanie państwa, niekoniecznie z toczeniem wojen, polecam Ci ten odcinek z Victorii 3.